czołem, drodzy widzowie. Co do reguły, nagrywam na kanale tylko filmy o przedmiotach, historiach, osobach, etc., z którymi w jakiś sposób się zetknąłem. Zdecydowanie najczęściej poprzez miejsca i przedmioty. I choć jest to bardzo samoograniczająca reguła, to dziś na chwilę wyjdę z niej, ponieważ jako Stary boomer, który spędził niezliczoną ilość godzin grając w Age of Empires dwójkę oraz twierdzę. Jak tylko od kumpla dowiedziałem się, że na granicy izraelsko-libańskiej zbudowano trebusz celem ostrzeliwywania z niego terrorystów z Hezbollahu, to stwierdziłem, że jest to temat godny przybliżenia. Także dzisiaj Wam opowiem o wielkim powrocie. Trebuszy, serdecznie zapraszam. Dawno, dawno temu, najprawdopodobniej w Chinach, w IV wieku przed naszą erą, ktoś, dzierżąc w ręku procę, wpadł na genialny pomysł, by zwiększyć jej moc daleko poza możliwości nawet najbardziej umięśnionej pary rąk. Wystarczyło zbudować odpowiednio wielką dźwignię z obciążeniem, umożliwiającą zwielokrotnienie siły. Słowo trebusz wywodzi się z francuskiego, lecz broń ta na świecie miała wiele nazw. Wyewoluowała od katapult w formie dźwigni, które wymagały siły wielu mężczyzn robiących za przeciwwagę, i siłę, która miała ruszyć ramieniem, by wystrzelić pocisk. Cała zabawa rozkręciła się na dobre dopiero wtedy, gdy ktoś wykombinował, że po co szarpać za linę, by wprawić ramię w ruch. Skoro można pod nie podczepić kosz pełen kamieni albo czegoś innego o dużej masie, zablokować go na pewnej wysokości i z niej zwalniać, by opadając z dużą szybkością wprawił ramię w ruch. Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania. Uh! Stało się to gdzieś między 8 a 11 wiekiem naszej ery i badacze nie są zgodni, czy pomysł przyszedł z Persji, czy wymyślił to któryś z Arabów, czy Franków. Na pewno w XI wieku broń ta była już w użyciu i zamiast pocisków o masie powiedzmy 50 kg, jak zręcznie napędzanego trebusza, można było posłać na 300 metrów, a nawet więcej, grubo ponad dwukrotnie większy ładunek. W wyniku tej zmiany powstała broń potężna, dalekosiężna, a przy tym precyzyjna. Oczywiście jak na swe czasy. Trebusze napędzane siłą ludzkich mięśni nie wypadły z łask, bo były prostsze i tańsze w budowie, ale to wyposażone w przeciwwagę, ciężkie trebusze oblężnicze zdominowały nasze wyobrażenia o średniowiecznych wojnach. Gdy chrześcijanie wyprawili się do Ziemi Świętej, podpatrzyli od nich ten wynalazek i przywieźli go do Europy. Niedługo później w trakcie swych podbojów odkryli go Mongołowie i zabrali na wschód do najdalszych zakątków Azji. Nowa maszyna oblężnicza umożliwiała miotanie dosłownie wszystkiego. Był szeroki wybór Amunicji. To mogły być kamienie, gliniane garnki z płynem zapalającym, albo zwłoki, które jak wrzuciliście do oblężonego zamku mogły doprowadzić do epidemii. Od XII wieku Trebusz pracował na miano najpotężniejszej artylerii średniowiecza. Znalazł zastosowanie na ziemi, na murach i na statkach, zarówno w obronie, jak i ataku. I szybko zaczął się wyścig zbrojeń. Oczywiście, im większy trebusz, tym większe pociski oraz zasięg, ale też więcej ludzi do jego ładowania, budowania i transportowania. Mój panie, do obsługi tego urządzenia potrzeba kilku wyszkolonych inżynierów. Szczytem techniki był trebusz zwany Warwolf, zbudowany na polecenie króla Anglii Edwarda I, zwanego długonogim. I użyty podczas oblężenia, zajętego przez Szkotów zamku Stirling w 1304 roku. Szkocka załoga patrzyła, jakie bydle buduje na przed przedpolu pięciu cieśli i około 50 pomocników, z części mieszczących się na 30 wozach. W międzyczasie uznali, że wolą się poddać, ale król Edward, który władował w budowę kupę kasy, zabronił komukolwiek wychodzenia i wchodzenia z zamku i odmówił przyjęcia kapitulacji, dopóki nie strzeli ze swej cholernie drogiej zabawki. Trzy miesiące pracy, gigantyczne wydatki i czekanie w namiocie na łące, by oddać ten jeden za to jakże spektakularny strzał. Dopiero po tym pokazie siły przyjął kapitulację zamku i jego trebusz stał się największym trebuszem w historii. Z dźwignią, która w szczytowym punkcie ruchu miała być tak wysoko, że cała konstrukcja miała sporo ponad 100 metrów wysokości. Ale czy to prawda? Historycy do dziś się wspierają, czy faktycznie Warwolf miał około 400 stóp wysokości. Ale czy tak było, czy nie, to na pewno mały nie był, skoro wywarł takie wrażenie na ówczesnych żołnierzach. Dwa wieki później trebusze z pól bitewnych całego świata wyparł nowy wynalazek – armaty miotające kule dzięki mocy czarnego prochu. Jednym z ostatnich znanych przypadków użycia trebusza było oblężenie azteckiej stolicy Tenochtitlan przez Hermana Corteza w 1521 roku, który zbudował tę machinę, by oszczędzać bezcenny proch. Niestety dla niego chłopaki musieli być takimi samymi nogami z matematyki jak ja, bo coś źle policzyli pierwszy strzał z Trebusza był jednocześnie jego ostatnim. Pocisk poleciał pionowo w górę i spadł na machinę, niszcząc ją. Na powrót tej broni trzeba było poczekać kilka wieków. Po tym jak w XVI wieku tajniki ich konstrukcji umarły wraz z ostatnimi cieślami, dopiero francuski inżynier Beffet na bazie dokumentacji z 1324 roku odtworzył pełnoskalową machinę wojenną w 1984 roku. W celach edukacyjnych i historycznych na świecie zbudowano w ostatnich dekadach wiele trebuszy. Najsławniejszy jest ten z zamku Warwick w Anglii, który ma 18 metrów wysokości i miota 36-kilogramowe pociski na dystans 300 metrów ku uciesze tury. Inne są zaś budowane do różnych durnych zabaw dla dużych chłopców, jak miotanie samochodami albo innymi śmieciami. Małe trebusze, napędzane siłą ludzkich rąk, pojawiały się jeszcze tu i tam jako broń powstańców, terrorystów, rebeliantów i protestujących czy to w Syrii, czy na Majdanie, bo były tanie i proste w budowie. Ale wydawałoby się, że to pieśń przeszłości, broń desperatów. Dlaczego więc wam o tym w ogóle opowiadam? Bo w 2023 roku po październikowym ataku Hamasu na Izrael, gdy IDF, czyli Siły Obronne Izraela, powołały pod broń masę mężczyzn. Jeden z nich, student historii wojskowości, znalazł się na północy kraju z zadaniem pilnowania muru granicznego oddzielającego Izrael od Libanu, w którym operuje Hezbollah. Latem kolejnego roku, całkiem niedawno od daty nagrania tego filmu, na odcinku północnym pojawił się problem. Za betonowym murem granicznym rosną różne krzaki, drzewa i inna niskopienna roślinność, która umożliwia skryte podejście pod mur graniczny. Z gazy doskonale wiemy, że wysadzenie takiej zapory, gdy ma się dość czasu, jest jak najbardziej wykonalne. Więc żołnierze IDF wzywali wsparcie, by lotnictwo uderzyło za murem, by wypalić te krzaki, którymi podchodzą wojownicy Hezbollahu. Nie dostali najprawdopodobniej na to zgody, bo przekracza to kolejny próg eskalacji na drabinie eskalacyjnej. Wtedy najprawdopodobniej do akcji wszedł ów student historii wojskowości, który jakimś cudem namówił znudzonych kolegów, by na własną rękę pozbyć się krzaków i Hezbollahu z pola, budując to. Też na początku myślałem, że to jest sztucznie wygenerowane, że to jest jakiś fake, ale zauważcie, że. Oni tam mają przygotowane gaśnice. Zrobili to na dwuosiowym podwoziu przyczepy. Mieli to całkiem nieźle opracowane. Musieli spędzić mnóstwo czasu, żeby zbudować tę konstrukcję. Poza tym, wychodzą też z północnej granicy inne filmy, na których ci żołnierze używają łuków ze strzałami zapalającymi albo sprężynowych miotaczy butelek z benzyną, bardzo podobnych do tych, które nasi przodkowie budowali w trakcie Powstania Warszawskiego. Oczywiście wtedy z braku innej, lepszej broni i czystej desperacji. W wypadku Izraela to wygląda co najmniej zabawnie, że yy, terroryści ich ostrzeliwują rakietami yy, zrobionymi z rur kanalizacyjnych, yy, napędzanych bardzo prymitywnym paliwem stałym, a w tym samym czasie yy, Izraelczycy, zwani też Rzymianami, przysane przez Rzecz z kropką, żeby obejść cenzurę, strzelają do nich z trebuszy. Dlatego nagrałem ten odcinek bo jako wielki fan Age of Empires dwójki yy, I twierdzy, jak tylko zobaczyłem ten strzał, to miałem w głowie tylko jedną scenkę, jedną myśl. Także, cytując hasło z innej gry komputerowej, z falauta, dziękuję Wam za to, że obejrzeliście tą krótką wrzutkę i że razem mogliśmy zobaczyć ten. Kuriozalny powrót antycznej i średniowiecznej broni na współczesne pole walki. Dziękuję, żegnam się. Jako, że mam chwilę czasu, to od razu siadam do następnego filmu. Cześć.